Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo! Posłowie z Podkarpacia zadawali szereg pytań i ja w tym kontekście chciałabym zadać pytanie. Czy w sprawie linii kolejowej nr 25 mieliśmy taką oto sytuację, że za rządów PiS-u tą linię kolejową usunięto z linii o ważnym znaczeniu dla państwa? I zatem w związku z tym mamy kłopoty, aby mieć możliwość finansowania. Próbujemy zabiegać, aby znalazło się to w programie operacyjnym. W przypadku tego przygotowanie powinno być w samorządzie, a zatem zależy nam na określeniu przez rząd, jaka jest szansa, bo bardzo na tym nam zależy, aby tą linię wpisać do linii ważnych o znaczeniu strategicznym, a jeśli nie, to jaki jest sposób możliwości dofinansowania. I poprosiłabym, aby pan minister również potwierdził, że pan Jerzy Miller jako pełnomocnik rządu do spraw ochrony Górnej Wisły, relacjonując informacje o środkach na rok 2013, wskazał, iż to samorządy powinny przedstawić takie i ileś projektów, aby można było te pieniądze wykorzystać, aby projekty były dobrze przygotowane, służące ochronie Górnej Wisły i ochronie przed powodzią. Dziękuję bardzo.